Hej, hej! Przed Wami recenzja książeczki Marcypanowa Miłość pani Agnieszki Lis. Książeczka jest od wydawnictwa Skarpa Warszawska i swoją premierę miała 26 października 2022 roku. No, czyż nie jest piękna, śliczna, cudowna? No, jak inaczej się o niej wyrazić? Po prostu cud, miód, malinka. Słuchajcie, piękne książki, no, nie biorą się znikąd. Nie rosną na drzewach skąpane w kroplach rosy, nie czekają na pierwszy wschód słońca, by ktoś je ujrzał. Przede wszystkim też nie piszą się same, tylko pisze je człowiek. Nie wystarczy, żeby okładka była prześliczna, żeby się o książce pamiętało. To też zasługa przede wszystkim wyobraźni autora i przekazu, jaki chce nam zafundować. Bo książka z przekazem jest jak człowiek z duszą. Wzajemnie się uzupełniają i sprawiają, że no, mamy ochotę o nich rozmawiać. Chce się o nich wciąż powtarzać, żeby jak największa populacja osób je przeczytała. By i oni właśnie poznali bohaterów, którzy zmagają się z problemami milcząc, bądź chcąc od nich uciec jak najdalej, cierpią w skrytości. Każdego dnia znoszą upokorzenia i wyzwiska. Tutaj niestety jeden chłopiec spotka na swojej drodze bardzo płytkich ludzi, którzy no, nie będą patrzeć sercem, a jedynie portfelem. Im bogaciej będą ubrani, tym wpasowują się właśnie w ich przestrzeń. Jeżeli ktoś jest biedny, to do niej nie należy. Powiem Wam, że nie bez względu na to, jak człowiek może być w tej książce mądry i co kryje się pod ich włosami, oni po prostu traktują go jak śmiecia, ze względu na to, że no, nie ma tych funduszy, żeby wyglądać tak jak oni. Bardzo przykro się o tym czytało, gdyż no, wiele dzieci właśnie z tego powodu spotyka się z odrzuceniem przez społeczeństwo. I chociaż rodzice tego chłopca nie są biedni, to jednak postanowili zainwestować wiele pieniędzy w kształcenie go, a niekoniecznie w to, jak chce wyglądać. No i czy to może mu faktycznie dać szczęście? Wiecie, mamy tu jeszcze jedną bohaterkę, która jest mamą. Bardzo kocha to maleństwo, które no, potrafi ją rozśmieszyć taką kapiącą ślinką, czy też brudnym uśmiechem. No nic jednak nie poradzi na to, że czuje się jednak nieszczęśliwa. Jej mąż totalnie nie rozumie, że siedzenie w domu wśród pieluch i całych tych kaszek naprawdę potrafi być dla niej przytłaczające. A tym bardziej, że wcześniej pracowała jako nauczycielka i spotykała się z dziećmi, rozmawiała z ludźmi, chodziła na spotkania, a teraz co? Tylko dzidziuś? No jej bardzo tutaj brakuje tej swobody. Wiecie, ona by chciała chociaż tak na chwilkę, tak dla siebie poczuć, że znowu żyje, gdzieś wyjść, coś zobaczyć, no tylko czy mąż potrafi to zrozumieć? Słuchajcie, mamy tutaj skrawek chwil z książki, które ja Wam ukazałam, ale uwierzcie mi, że naprawdę warto poznać ją całą. Mamy prawdziwe problemy, które no, uwydatniają bardziej wyjątkowość tej książki, gdyż ona tak jakby nie skupia się na tym, co błahe, tylko na tym, co ważne, co jest w świecie zapomniane, czego człowiek drugi nie widzi, a co ten mający te wszystkie problemy naprawdę przeżywa. Ja wielokrotnie się przy niej wzruszałam i książkę polecam z perspektywy matki i córki. Naprawdę, jestem córką, ponieważ mam jeszcze swoich rodziców, którzy żyją. Jestem matką, gdyż no, mam piątkę swoich pociech i każda perspektywa tutaj właśnie będzie bardzo pięknie ukazana. To książka z przekazem, a przede wszystkim wszystkie książki pani Agnieszki Lis mają zawsze ukryty przekaz. A mi tym bardziej podoba się to, że to moje panieńskie nazwisko i mogę sobie przypomnieć, jak kiedyś byłam młoda i piękna. Także książeczki są świetne, mówię, w każdej z nich znajdzie się ukryty przekaz. Ona napisała bardzo dużo książek i wszystkie są bardzo mądre. Nie są błahe, każda z nich jest odziana właśnie problemami społeczeństwa, które ona tak jakby za pośrednictwem tych książek chciałaby no je rozwiązać, tak? Pokazać ludziom, jak mogą sobie z nimi poradzić. Dlatego tym bardziej książeczki właśnie tej autorki bardzo polecam. No już taką świąteczną to tym bardziej. Okej, żegnam się z Wami, misiaki. Do usłyszenia. Pa, pa!